Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i możliwość wystąpienia właśnie przed taką publicznością i w takiej społeczności. Bardzo sobie cenię tego typu spotkania. A temat mojego wystąpienia, mam nadzieję, że wyda się równie interesujący i w jakiś sposób pisze się w podjęte tutaj już wątki, a jednocześnie będzie częścią tych obchodów beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten temat to próba przedstawienia myśli społecznej kardynała Stefana Wyszyńskiego w kontekście teorii socjologicznej. I od czego zacząć takie wystąpienie? Sądzę, że od przytoczenia cytatu z encykliki Piusa XI, cytatu, na który zwraca uwagę sam kardynał Stefan Wyszyński w przywoływanym już niejednokrotnie bardzo interesującym skrypcie. Odnajdujemy tam następujący fragment. Pod wodzą i kierunkiem Kościoła liczni uczeni, tak duchowni jak świeccy, zabrali się z zapałem do nauk społecznych i gospodarczych w duchu potrzeb współczesnych, a to w tym szczególnym celu, ażeby w niezmienionej i niezmiennej nauce Kościoła znaleźć środki zaradcze, mogące sprostać wymaganiom naszych czasów. I cóż wynika z tego fragmentu, z tego wyszczególnienia? Otóż to, na co zwraca uwagę kardynał Stefan Wyszyński, że nauki społeczne powinny mieć charakter aplikacyjny. To nie powinna być sztuka tworzenia teorii dla niej samej, ale raczej wskazywania i poszukiwania konkretnych dróg rozwiązania. Stąd też nauki społeczne powinny zmierzać w stronę identyfikacji konkretnych zjawisk i proponowania ewentualnych interwencji. Jednocześnie kardynał Stefan Wyszyński będzie przekonywał, że celem religii katolickiej nie jest wcale tworzenie jakichkolwiek systemów społecznych czy też projektowanie gospodarek. Oznacza to, że zamierzeniem nie jest implementowanie jakiejś konkretnej doktryny politycznej za sprawą władz, które sprawują zarząd nad wybraną jednostką terytorialną. Jednocześnie katolicyzm, jak będzie przekonywał kardynał Stefan Wyszyński, jest nauką religijną i moralną. Nauką, która nie jest zobowiązana ze społecznego zaangażowania. Jak zatem pogodzić te, można powiedzieć, pewne sprzeczności, to, że z jednej strony katolicka nauka nie powinna projektować bezpośrednio gospodarek i życia społecznego, a z drugiej strony nie jest zwolniona ze społecznego zaangażowania. Otóż wydaje się, że odnajdujemy tę odpowiedź właśnie w skrypcie pozostawionym nam przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na podstawie lektury jego można stwierdzić, że ta możliwość istnieje i ona polega na przedstawianiu i formowaniu pewnych konceptualnych modeli. Są to modele uczestnictwa człowieka w świecie społecznym i gospodarczym. I można powiedzieć, że właśnie katolicyzm przedstawia taką propozycję rozumienia społeczeństwa, która implikuje definicję jednostki i określa ją jej pozycję w rozmaitych porządkach. W porządku naturalnym, w porządku społecznym i w porządku gospodarczym. I te modele to, inaczej rzecz ujmując, typy idealne, by nawiązać do terminologii Webera. Typy, które nie domagają się bezpośredniego urzeczywistnienia, ale są pewną miarą, stanowią pewną dla nas możliwość porównania się i mierzenia do czegoś, co jest wzorcem godnym naśladowania. To nie wzorzec, który domaga się urzeczywistnienia w konkretnych ustrojach, systemach czy instytucjach, ale jest raczej takim naturalnym obszarem referencyjności. Obszarem referencyjności zarówno na tym poziomie systemowym przez tych, którzy planują życie społeczne i gospodarcze, ale również obszarem referencyjności dla nas samych, dla nas, którzy jesteśmy partycypantami i uczestnikami życia społeczno-gospodarczego. Jaka więc wizja wyłania się z pism pozostawionych z kardynała Stefana Wyszyńskiego? Jaki to jest model? I by odpowiedzieć na to pytanie, sądzę, że właśnie trzeba powrócić do tematu mojego wystąpienia, które można było teraz odnieść na wrażenie, że na chwileczkę się zagubiło. Otóż, by znaleźć ten model, trzeba skonfrontować tą chrześcijańską doktrynę społeczną prezentowaną przez kardynała Stefana Wyszyńskiego z teorią socjologiczną. Bo to właśnie socjologia zajmuje się m.in. diagnozowaniem ładu społecznego. Jest ona dyscypliną, która, trzeba pamiętać o tym, ma charakter nie tylko empiryczny, chociaż niestety przez wielu laików w ten sposób jest postrzegana i kojarzona z obszarem, który zajmuje się wyłącznie ankietyzowaniem społeczeństwa. Tymczasem jest ta dyscyplina w dużej mierze konceptualna, która zajmuje się diagnostyką charakterystyczną i zmierza właśnie do formułowania
pewnych typów idealnych, pewnych modelów, które mogą znajdować urzeczywistnienie i stanowią interesującą miarę porówna. Wydaje się, że wątki eksponowane przez Prymasa Tysiąclecia, przez kardynała Stefana Wyszyńskiego z niektórymi koncepcjami teoretycznymi współgrają i harmonizują, a z innymi zdają się konfrontować i kłócić. Koncepcja społeczeństwa i człowieka prezentowana przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, koncepcja właściwa chrześcijaństwu, właściwa katolickiemu oglądowi rzeczy, wydaje się przede wszystkim przeciwstawiać dwóm takim, można powiedzieć, uproszczeniom. Margaret Archer powie dwóm konflacjom, dwóm pewnym schematom poznawczym, które się bardzo mocno zaznaczają w teorii socjologicznej i zapisać się można pod dwoma hasłami. Holizmu i atomizmu, czy inaczej realizmu i redukcjonizmu metodologicznego. Czym jest holizm? Czemu przeciwstawia się w tym zakresie myśl Stefana Wyszyńskiego? Otóż holizm trzeba kojarzyć w dużej mierze przede wszystkim z nurtem, zapewne Państwu doskonale znanym, z nurtem pozytywizmu. Z nazwiskami tak głośnymi jak August Comte, czy wiktoriańskim kontynuatorem tego typu rozważań Herbertem Spencerem. Epoka pozytywizmu to rzecz jasna czas apoteozy użyteczności i racjonalności. To czas, kiedy termin pozytywny zaczyna być konfrontowany z takimi określeniami jak to, co urojone, chwiejne i destrukcyjne i ukierunkowuje na badanie świata społecznego przy użyciu metodologii nauk przyrodniczych, traktowania tego świata społecznego jako systemu, jako rzeczy, jako całości zewnętrznej wobec jednostki, całości, która może być diagnozowana przy pomocy narzędzi prawnego obserwatora. Barbara Skarga, którą trzeba uznać za czołową badaczkę pozytywizmu, będzie kojarzyła ten nurt z dwoma hasłami. Hasłem realizmu i hasłem organiczności. Pierwsze ze wskazanych właśnie określa rolę nauki, rolę nauk społecznych, które powinny nie być sztuką formułowania samej teorii, ale odnosić się do rzeczywistości, mieć charakter aplikacyjny. Z kolei organiczność pozwala stwierdzać, że te projektowane reformy powinny odnosić się do jakiejś całości, do czegoś, co Herbert Spencer będzie nazywał planem organizmu społecznego. I to porównanie społeczeństwa do organizmu społecznego pozwala diagnozować społeczeństwo jako coś, w czym człowiek pełni jedynie rolę jakiegoś trybu. Człowiek osadzony zostaje w zewnętrznym wobec niego systemie, który może być diagnozowany podobnie jak organizm, żywy organizm, który jest skomplikowany strukturalnie i funkcjonalnie, diagnozowany w różnych stanach społecznych, jak będzie przekonywał August Comte, w stanie statyki i dynamiki. To rozróżnienie odpowiada w przybliżeniu diagnozie struktury i funkcjonalności organizmu. I taki sposób myślenia o społeczeństwie będzie kontynuowany później przez neoewolucjonistów, między innymi Talcotta Parsonsa, który stwierdzi, że całość społeczna jest przede wszystkim zróżnicowana strukturalnie i funkcjonalnie. Każda część społecznej całości wykonuje jakieś konkretne zadania i powiązane jest z pozostałymi elementami. Przez to też poszczególne części mogą zostać zharmonizowane i zręcznie ze sobą współpracują. W ujęciu tym jednostka może uczestniczyć w systemie społecznym i w życiu społeczno-gospodarczym jedynie w sposób zapośredniczony. To jest takie uczestnictwo per procura za sprawą przypisanych jednostce ról. To rola społeczna pozwala nam wpisać się w tą funkcjonalność systemową. Jednocześnie jednostka w myśl tych założeń podlega rozmaitym presjom, ponieważ funkcjonuje w ładzie społecznym, w ładzie, który uspójnia tą funkcjonalną całość. I te presje oddziaływują na jednostkę nie tylko za sprawą wymogu sprawności funkcjonalnej systemu, ale również są one efektem podporządkowania się ładowi. I jakie jest ustosunkowanie kardynała Stefana Wyszyńskiego względem takiej wizji? Względem wizji, w której jednostka zostaje, można powiedzieć, zredukowana do roli pozycji, do roli
do roli elementu, który ma sprawnie działać w połączeniu z pozostałymi funkcjonalnościami. Otóż społeczeństwo, zdaniem Wyszyńskiego, nie ma prawa nad człowiekiem przede wszystkim zapanować. Nie może też sprowadzić go do roli konkretnego zawodu czy instrumentu. Jednocześnie centralną normatywną dla jednostki nie jest ustrój, ale prawo naturalne, które tutaj zostaje osadzone na pozycji prymarnej przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy to jednak oznacza, że Wyszyński przyznawałby jednostce całkowitą swobodę i uważał, że najlepsza byłaby taka forma uczestnictwa w społecznym świecie, która nie zniewalałaby jednostki żadnymi presjami, nie funkcjonowałby uspójniający całość społeczną ład? Otóż, by odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy skonfrontować myśli uobecniające się w zapisach Wyszyńskiego z drugim rodzajem uproszczenia, które określane jest mianem atomizmu. Można tutaj zauważyć, że atomizm zaczyna korzystać z innej metafory nauk przyrodniczych. Odżegnuje się od koncepcji organizmu, a ukierunkowuje się w stronę atomu, najmniejszej niepodzielalnej jednostki. Piotr Sztomka o tym napisze w następujący sposób. Można tu dostrzec przyjętą implicytę metaforę z fizyki, poszukiwanie atomu społecznego, najmniejszego fundamentalnego składnika społeczeństwa. W ten też sposób okaże się, że atomizm skupia się na identyfikacji motywacji i zasad działań poszczególnych jednostek. Max Weber, jako jeden z przedstawicieli kierunku, na plan pierwszy wyciągnie kategorię racjonalności i działania społecznego. I tak też okaże się, że to życie społeczne jest po prostu już nie systemem strukturalnie i funkcjonalnie skomplikowanym, ale raczej splotem działań społecznych, działań, które ukierunkowane są na jakiś cel, są to działania intencjonalne i pozwalają realizować, no to oczywiście nie w przestrzeni pustej, ale w przestrzeni skonstruowanej z innych, realizować konkretne intencje i realizować konkretne cele. Tak też dochodzi do odrzucenia pojęcia systemu na rzecz ekspozycji metaforu atomu, poszukiwania najmniejszego składnika życia społecznego, ale również społeczno-gospodarczego. Inaczej w związku z tym zostaje ujęta kwestia wartościowania. Nie ma tutaj już mowy o ładzie, który wywierałby na jednostkę presję i wymuszał podporządkowanie skutkujące tym usprawnieniem funkcjonalnym społecznej całości, ale raczej to wartościowanie spełnia rolę wewnętrznego systemu motywacyjnego, który pozwala nasze działania społeczne w jakiś sposób przewartościować. Stąd też Max Weber będzie mówił o różnego typu działaniach, zarówno tych ukierunkowanych na cel, jak i działaniach ukierunkowanych na realizację konkretnych wartości. W tym ujęciu aktorzy społeczni w rezultacie zostają zorientowani w dużej mierze sami na siebie, na realizację swoich celów i skupiają się na własnym interesie. Stąd następcy Webera, którzy jeszcze bardziej wyostrzą ten element skoncentracji na realizacji własnych celów, mam tu na myśli tych zaangażowanych w teorię racjonalnego wyboru, będą przekonywać, że człowiek właściwie staje się tutaj teoretykiem działania, który poszukuje drogi najlepszego dopasowania celu do środku oraz szacuje użyteczność podejmowanych przedsięwzięć oraz prawdopodobieństwo skutecznej ich realizacji. Jednocześnie taki typ człowieka, taki model prowadzi do tego, że jednostka ma na uwadze przede wszystkim własny interes i staje się depozytariuszem ograniczonych zasobów. Przez to też poddaje się obsesji poszukiwania optimum. Optimum pomiędzy ponoszonymi kosztami, a przewidywanymi zyskami. I można powiedzieć, że właśnie ta obsesja szukania nie harmonii na poziomie systemowym, co można by przypisać do poprzedniego ujęcia, ale obsesji do dopasowania środków do celu wyznacza trajektorię życiową aktorów społecznych. I jakie jest ustosunkowanie Wyszyńskiego względem tego modelu?
Otóż Wyszyński zauważa, że w wielu przypadkach to wspólnota ma pierwszeństwo nad indywidualnym interesem. Stąd można tutaj mówić o krytyce takiego skrajnego indywidualizmu, o wyrażeniu niezgody na świat społecznych atomów, na świat, który pozwala żyć w sposób bardzo zyskowy, który pozwala układać trajektorie życiowe podług poszukiwania optimum pomiędzy kosztami i zyskami i w sposób wycelowany na poszukiwanie, maksymalizację rozmaitych benefitów. U Wyszyńskiego w cytowanym tutaj skrypcie znajdujemy taki fragment uzasadniający krytyczne ustosunkowanie względem takiego właśnie poglądu. Wszystkie dobra materialne, doczesne mają być tylko środkami w drodze do tego najwyższego dobra. Są one tylko względnymi wartościami jako środki do osiągnięcia najwyższego dobra. Im jakaś wartość stoi bliżej absolutnego dobra i celu najwyższego, tym jest ona wartościowsza i tym bardziej trzeba zabiegać o jej osiągnięcie. W tym znaczeniu na przykład dobro powszechne jest zawsze wyższe od dobra jednostki, wola społeczności jest bardziej boska. Rzecz jasna, tu nie chodzi o krytykę całego podejścia atomistycznego, ale raczej o te wątki, które ukierunkowują jednostkę na działania czysto zyskowe, na działania pozwalające też całkowicie odciąć się od wspólnoty i relacji z innymi. Jednocześnie prymas Wyszyński wcale nie pozbawia jednostki prawa do racjonalności, prawa do realizacji swoich interesów. Stawia jednak przed tą jednostką wymagania i zobowiązania. Ponieważ racjonalność będzie kojarzył nie z poszukiwaniem optimum i orientacją na benefity, ale raczej wpisze ją i będzie łączył z prawem naturalnym. Z prawem naturalnym, które pozwala mu stwierdzić, że człowiek jest istotą rozumną. Człowiek jako istota rozumna, czytamy w skrypcie pozostawionym przez Wyszyńskiego, jako rozumna i wolna uczestniczy w rozumie wiecznym, dzięki któremu posiada skłonność wrodzoną do wykonywania właściwego czynu i dążenia do celu. Jednak istnieje jakaś droga i jakiś nurt w obrębie teorii socjologicznej, w które myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego wpisywałaby się, z którym by się nie konfrontowała, ale z którym raczej by harmonizowała. I w odpowiedzi na to pytanie, zaglądać trzeba na wypełnienie pomiędzy atomizmem i holizmem. I tą lukę, można powiedzieć, w dużej mierze wypełnia nurt określany przez Piotra Sztomkę mianem trzeciej socjologii. Oczywiście o nurcie tym można by mówić bardzo długo, poświęcić nie jedno 15 czy 20-minutowe wystąpienie, ale raczej cały cykl wykładów. Ponieważ jest to nurt bardzo szeroki, obejmujący zarówno ujęcia bardzo intuicyjne, kojarzone z osobą Georga Simla, z socjologią formalną, która przestaje koncentrować się zarazem na systemie, jak i na tym poszukiwaniu społecznego atomu i dowodzi, że przedmiotem diagnostyki powinny być formy społeczne, geometrie społeczne, układy powiązań międzyludzkich. Nurt trzeciej socjologii to również odkrycia społeczne z zakresu fenomenologii, kojarzone z osobą Alfreda Schultza, który z kolei będzie przekonywał, że przedmiotem diagnostyki powinny być doświadczenia jednostkowe. Jak również nurt amerykański, nurt i subiektywnego interakcjonizmu, który koncentruje się na opisie znaczeń nadawanych w interakcjach międzyludzkich. Wydaje się jednak, że myśl i chrześcijańską doktrynę społeczną, którą zajmował się kardynał Stefan Wyszyński, najlepiej wpasować w teorię autorstwa wybitnej teoretyk społeczeństwa brytyjskiej, teoretyk społeczeństwa Margaret Archer, która podejmuje się próby wypełnienia tej luki pomiędzy atomizmem i holizmem i w ten sposób ustosunkowuje się do dwóch wskazanych już uproszczeń. Uproszczeń, które Archer określa mianem konflacji odgórnej i konflacji oddolnej.
jest tak konflacja odgórna. Samo hasło przedmiotowe kojarzy i nasuwa skojarzenie z opisywanym już holizmem. To uproszczenie pozwalające uznać, że to produkt, że to człowiek jest produktem systemu społecznego, że jest prostym wytworem, że jest właśnie tym elementem, jakimś trybem wielkiej maszyny uczestniczącym w życiu społecznym w sposób zredukowany i zanonimowany. Anonimowy w sposób, anonimowy. Konflacja odgórna stwarza w związku z tym nowy model człowieczeństwa, typ człowieka, który Archer będzie określać mianem istoty społecznej. Istoty społecznej i niestety w tym pejoratywnym znaczeniu. To jednostka, która uczestniczy w życiu społecznym jako narzędzie przez system zdominowane, narzędzie, któremu zostają przydzielone tylko konkretne zadania. I konflacja oddolna to konflacja, którą należy kojarzyć właśnie z opisywanym atomizmem, która dokonuje innej sztuki zubożenia człowieczeństwa, głosi bowiem absolutny prymat jednostki nad systemem i pozwala człowiekowi wybić się na samodzielność. Wybić się na samodzielność poprzez przyzwolenie na realizację własnych interesów, na poddanie się obsesji poszukiwania optimum, na ukierunkowanie na cele. I przez to też ta konflacja odgórna stwarza nowy model człowieczeństwa, model, który Margaret Archer określi mianem człowieka nowoczesnego. Człowiek nowoczesny to tak naprawdę homo economicus, ten, dla którego najważniejsza jest kategoria racjonalności i realizacja celów, a system wartościowania zostaje sprowadzony do systemu, który podbudowuje motywację do realizacji tychże zamierzeń. Jak w związku z tym istnieje trzecia droga? Jaki jest ratunek dla człowieczeństwa? Otóż z pułapki holizmu i atomizmu uwalnia, zdaniem Margaret Archer, koncepcja podwójnej morfogenezy. By ją stworzyć, należy przede wszystkim uznać fakt niezależności struktury i sprawstwa jednostki od systemu. Nie można tłumaczyć, że to są dwie strony tego samego medalu. Wówczas też jednostka da się opisać za sprawą oprzymiotnikowania bardzo interesującego, jako autonomiczna, jako refleksyjna i jako relacyjna. To jednostka w tym ujęciu pozostaje pod wpływem porządku społecznego, naturalnego, praktycznego, ale wcale nie poddaje się tym presjom w sposób bezwarunkowy. Nie zostaje przez nie całkowicie uformowana i nie zostaje przez nie całkowicie przepracowana. Podstawową pobudką do działania jednostki, jak będzie przekonywać Archer, jest bowiem troska osobista, która odnosi się rzecz jasna do wcześniejszych porządków, ale nie zostaje przez nie zdominowana. Troska właśnie formułuje tożsamość osobistą. Jest ona pierwotna wobec tożsamości społecznej, ale pozostaje z nią w powiązaniu. I na tym polega też podwójna morfogeneza, oczywiście w dużym, więc takim telegraficznym skrócie. Jednostka podlega oddziaływaniu systemu, ale może refleksyjnie w tym oddziaływaniu uczestniczyć poprzez refleksyjne przepracowanie formułowanych wobec niej wymogów, oddziaływuje sama na system. System jednocześnie nie pozwala rozzuchwalić się troską i stąd ten indywidualizm nie może ulec takiemu wyostrzeniu, jak ma to miejsce chociażby w teorii racjonalnego wyboru. Troska jednocześnie poprzedza strukturę, jest czymś pierwotnym i pozwala przyznać prymat sprawstwu nad systemem społecznym. I w myśl takich założeń aktorzy stają się refleksyjnymi podmiotami działania. Sądzę, że to jest właśnie określenie, które szczególnie warto wyeksponować. Nie są już trybami wielkiej maszyny, nie są niemymi wykonawcami zadań i ról, ale nie są też śmiało kroczącymi po świecie i zdobywcami i poszukiwaczami optimum interesu. Ich człowieczeństwo ma charakter relacyjny i refleksyjny. Człowiek uczestniczy tutaj w życiu społeczno-gospodarczym poprzez utrzymanie relacji z innymi i to wydaje się szczególnie warte wyeksponowania. Z jednej strony troski mobilizują go do działania i przesądzają o sprawstwie, z drugiej sprawstwo zostaje systemowo przepracowane i nie może realizować się w sposób bezwzględny, nie może być presją zniewalającą człowieka. Z tej perspektywy zacytujmy tutaj samą Margaret Archer. Jednostkowe własności i siły nie są nam uprzednio dane
i nie nabywamy ich w ramach procesu socjalizacji, lecz wyłaniają się w toku naszych relacji z otoczeniem. Mają one pewien zakres autonomii zarówno wobec naszej biologicznej konstrukcji, jak i społeczeństwa i są w stanie doprowadzić do ich zmiany. W rzeczywistości, zgodnie z zaprezentowanym tu stratyfikacyjnym ujęciem człowieczeństwa, istoty ludzkie składają się z wielu warstw. Każda z nich wyłania się z niższych warstw, lecz nie może zostać do nich zredukowana, ponieważ wszystkie one posiadają swoiste właściwości i siły. I wydaje się, że tutaj najistotniejsze wydaje się to przeciwstawienie redukcjonizmu i ujęcie człowieka jako i rzeczywistości społeczno-gospodarczej jako wielowarstwowej, jako skomplikowanej. Jakie może być ustosunkowanie kardynała Wyszyńskiego, oczywiście ustosunkowanie domniemane, to wpasowanie w myśli kardynała w dostępną teorię socjologiczną. Wydaje się właśnie, że ta wizja odpowiada Wyszyńskiemu. Człowiek bowiem w myśli jego założeń żyje w świecie skonstruowanym z bliźnich. W świecie, który sprowadza się do tego, że nie tylko realizujemy swoje cele, ale również odnosimy się do innych. W świecie, który z jednej strony jest wspólnotą, ale z drugiej strony nie jest systemem, który jednostkę zniewala i dyktuje jej rozmaite rozwiązania. To życie społeczno-gospodarcze w myśl przyjętych przez Wyszyńskiego założeń realizuje się w relacjach z innymi i poprzez te relacje pozwala się równocześnie jednostce rozwijać. Obowiązek miłości bliźniego, czytamy u Wyszyńskiego, charakteryzuje całą społeczną naukę Ewangelii. Miłość powinna być czynną, musi dawać nieustanne dowody. Pobudką tej miłości jest wspólnota Boża. I właśnie ta wspólnota znajduje w pewnym sensie urzeczywistnienie w ładzie społeczno-gospodarczym, który nie powinien być zniewoleniem, ale raczej naturalnym obszarem referencyjności. Dziękuję bardzo.